dzień dobry z downtown. Wcześniej burza, ulewa, noc, a teraz mamy piękną, słoneczną pogodę i idziemy na lunch. Cudownego dnia wieczorku, moi Państwo. Po restauracji. Później Wam opowiem wrażenia ogólne, ale zrobiłam coś, czego chyba nigdy w życiu jeszcze nie zrobiłam. No ale zrobiłam. No i Wam powiem potem. A teraz jesteśmy na tak zwanym expo z robotami, moi drodzy. Tak, jest ogromne. Tak jak ostatnio byliśmy odnośnie sprzętów domowych, tak dzisiaj mamy roboty. Mam tu swoją broszurkę, firma. No i oglądamy co nowego. Może jakieś przebiteczki uda mi się Wam pokazać. Jest bardzo podobnie tak jak ostatnio. Tona różnych, wiecie, przedsiębiorców, wynalazców. No i Wam pokażę. No i widzicie, są roboty, które rozdają czekoladki nawet. Wybieracie, dostajecie. Mega! Bardzo fajnie. Ja lubię, zaczęłam lubić chodzić na takie inne rzeczy, z czego można naprawdę się dużo dowiedzieć, zobaczyć, na czym polega przyszłość, moi drodzy. Tak więc czekoladka zjedzona i lecimy dalej. Dzisiaj nie liczę kalorii. Więc tak to wygląda na tyłach. Nieźle, jest fajnie. Coś innego. I mamy znak potwierdzający, że byliśmy. Tak więc decyd, moi drodzy, z tej oto podróży. Widzę się z Wami później.
Witajcie! I dzisiejsza wycieczka jeszcze nie jest zakończona. Na ten film miałam zupełnie inny pomysł, ale zobaczcie, słońce, czasem deszcz. Skończyliśmy nasze expo dotyczące robotów i w ogóle i przyjechaliśmy jeszcze do Semsa. Jesteśmy w Sems Club, lecimy, ogarniemy co trzeba, no i potem na obiadek przepyszny do greckiej restauracji. A greckie jedzenie uwielbiam. Nie wiem jak wy, ale ja kocham, wielbię, cenię i szanuję. Na pewno jakieś przebitki wam też ponagrywam. A tymczasem lecimy do Sam's Club. No i tyle. No i zobaczcie, to jest podobne jak kasko. Kwiaty na zewnątrz. Jest pięknie. No więc lecimy. W ogóle tutaj fakt. W Ameryce dzień mamy jest 12 maja. Mają już takie wielkie złoża, mogę powiedzieć, tulipanów, jakich tulipanów? Róż za 17 dolarów. No ładnie wyglądają, ładnie. Ile tutaj jest? 3, 6, 12. Ale powiem wam, że na takie święta strasznie ceny wzrastają. Zwykle one kosztują jakieś 9 dolarów, a tu bum, cena. A Sam's Club wygląda bardzo podobnie jak Casco. Oczywiście przyszliśmy do naszej greckiej miejscówki. Nazywa się Psistaria. I na początek oczywiście woda darmowa i takie chlebki, masełko, cytryna też darmowe. Menu mamy tutaj. No i zaraz coś wybierzemy. Nażarliśmy dzisiaj tą grecką knajpką, że OMG. I powiem wam, tam co byliśmy w Beatnik, ceny są tak porównywalne, ale tak, w Beatniku zabuliliśmy stówę i prawie tak naprawdę nic nie pojedliśmy, bo ile to? Dwie kanapki i dwa drinki, bezalkoholowe do tego. I stówa, a tutaj za stówę mieliśmy zupę, mieliśmy ośmiornicę, mieliśmy baraninę, dwa desery, sałatkę i przepyszne greckie jedzonko, mega. I co, kochani moi, w ogóle to będzie tytuł mojego filmu. Zarobiłam pierwszy hajs na YouTubie. Ale ile ja zarobiłam, uważajcie, możecie wpisać w komentarzu, zapauzować i wpisać, ile myślicie, że mogłam już zarobić na ten moment. Całe 2 dolary. Brawo ja. Dziękuję wam, bo to dzięki wam również tyle hajsu zarobiłam. Cieszę się bardzo. Pierwsze dolary wpadną do kieszeni. Za 2 dolary nie kupię prawie nic. Nawet w sklepie za dolara, może właśnie w sklepie za dolara, bo teraz wszystko już jest za $1.25, więc wiecie, plus podatek, no to około 2 dolarów coś kupimy. Ale no, fajnie, co? No, a ogólnie co jeszcze wam mogę powiedzieć? Jedziemy teraz do kina. I potem do domu. Cały taki dzień w rozjazdach. Jutro mamy z moim ukochanym drugą rocznicę zaręczyn. Tak, to było w 2022, 8 maja. A gdzie były? A też wam powiem. A co? Nad jeziorem Tahoe. Dlatego to jezioro, które znajduje się w Kalifornii, ma ogromne dla mnie znaczenie. No bo
wiecie, tam powiedziałam tak. No i tak lecimy przez życie z moim mężulem. No i widzicie, tak to jest. A dzisiaj też mieliśmy uroczystości, ale o tym nie będę tu wspominać. Ale jest co świętować, ogólnie jest co świętować. No i co, moi kochani? Z tego miejsca chyba się z Wami pożegnam. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. A wcześniej lało, mróz, zimnica. Masakra, masakra była. No ale już jest fajnie, przyjemnie. Ale słońce mi wali po oczach. Tak więc w tej pięknej scenerii chcę Wam powiedzieć goodbye. Do następnego. Następny film to będzie Q&A na moim kanale. Myślałam, że wplotę je w ten film, ale jednak nie. To jest taki film, wiecie, taki luźny, chicagowski, vlogowski i restauracyjny itp. itd. Tak więc dziękuję Wam pięknie, że jesteście, że oglądacie, łapeczki zostawiacie, subskrybujecie. Dalej się rozwijajmy, działajmy i wiecie, żeby to było coś takiego naszego, po prostu. Ja czuję się, że jesteście moimi kochanymi widzami, takimi moimi ziomkami, mogłabym powiedzieć, więc mega się cieszę, że mogę tak do Was, wiecie, rozmawiać, mówić, paplać, piąte przez dziesiąte, no ale mega się cieszę. Tak więc dziękuję Wam pięknie, no i do następnego. Bye! Of course not. And huge soda? Of course not. You didn't eat enough or what? I'm thirsty. Yep. Yes. Idziemy za mną. Jaka akcja. Jestem mega, mega ciekawa, co tutaj będzie wybudowane, ale widzicie to? Szok. Co tu się porobiło? Wow. A tak właśnie wygląda kino. No i idziemy, idziemy. AMC jak zawsze. Nawet nie wiem, na jaki film idziemy, wiecie? Dokładnie nie pamiętam nazwy. Gdzieś Wam napiszę i na pewno na sam koniec powiem Wam, czy mi się podobał, czy nie. Ale idziemy. Płacimy $24 za miesiąc i można chodzić 3 razy w tygodniu do kina bez limitu. A tak wygląda kino właśnie. Tutaj sobie można brać popcorn, tutaj mamy różne jedzonko. A tu jak widać, jak zawsze karpety, karpety, czyli dywany, łazienki. O, tutaj jest Back to Black, jakaś reklama. No a my idziemy do IMAX, więc ciśniemy, ciśniemy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Już się zaczęło tak w ogóle chyba, ale nie jestem pewna. Nie, nie zaczęło się. Enjoy the experience you can only get here, the cinema.